kulturze Sapy Hedro nigdy nie było spoczywania na laurach. Zawsze gdzieś dążenie do tego, żeby się rozwijać, dążenie do tego, żeby poprawiać naszą technologię, nasze sposoby pracy na rynku, nasze wyroby. Zawsze to dążenie było dominujące w kulturze obydwu firm. Dzisiaj jest to jeszcze bardziej zaakcentowane. Dalej czujemy to parcie i to nie jest parcie odgórne od naszych szefów. Ja myślę, że to wynika z tego, w jaki sposób pracujemy, to wynika z tego, w jaki sposób podchodzimy do rynku. To wynika z tego, w jaki sposób firmy są zorganizowane, jak są zarządzane. To wynika z tego, że mamy wpływ, że od pracownika na produkcji każdy ma wpływ na to, jak pracuje, co robi, w jaki sposób chce się rozwijać i w którym kierunku firma ma pójść. Jesteśmy wysłuchiwani, to my wysłuchujemy także naszych pracowników i to powoduje, że to parcie do przodu jest takim parciem wspólnym. To nie jest jednostronne ciśnienie ze strony zarządu, aby firma się rozwijała. Każdy z nas zatrudnionych w Hedro czuje to i wie, że to jest jedyna droga, którą możemy iść. Rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój.